Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnej fascynującej ekranizacji na kanale Kolorowy Ptaszek. Dziś, słuchajcie, otworzymy kalendarz adwentowy wyczekiwany przeze mnie cały rok, jak i też przez większość z Was z tego co widziałam. Kalendarz adwentowy Glam Shop 2022. W tym roku Glam Shop wypuścił jeden kalendarz. W poprzednich latach to były dwa kalendarze. Kalendarz z cieniami i pędzlami i oraz właśnie taki jak ten, czyli kalendarz z kosmetykami i akcesoriami do makijażu. Także no ja jestem podekscytowana. A jeszcze jedna rzecz, jak oglądałam kalendarz, to przeczytałam no coś wspaniałego, także przeczytam Wam to. Dobrze, muszę założyć okulary, żeby nie było przypału. Marian, to jest jakby inteligentniej. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, kalendarz adwentowy 2022. Słuchajcie, kolejny wspólny rok za nami. Dziękujemy, że możemy tworzyć dla Ciebie kosmetyki i akcesoria do makijażu, które same też uwielbiamy używać. W tegorocznej edycji, jak co roku, znajdziesz wiele ciekawych, limitowanych produktów oraz bestsellerów naszej marki. Dziękujemy za zakup i życzymy dużo frajdy przy otwieraniu kartoników. Ekipa Glam Shop. Dziękuję Glam Shop, to było naprawdę mega miłe. Dobrze kochani, nie przedłużając, otwieramy ten kalendarz. Tak wygląda kalendarz po otwarciu. Ma pudełeczka kartonowe, więc mam nadzieję, że mi się to nie wywróci. Zobaczymy. Ok, zaczynamy. Pudełeczko numer 1. Strasznie duże. Zobaczmy, co jest w środku. O, fajnie, bo są produkty dobrze zabezpieczone. Więc mam nadzieję, że się nic nie stało, bo się bałam o te cienie, wiecie, błyszczące, bo powinny być, także... Ja ogólnie kalendarza z Glam Shopu jeszcze nigdy nie miałam, więc... Dobra, mamy dwie paletki. Zobaczymy, co jest w środku. Okej, po dłuższej chwili udało mi się otworzyć te paletki. Bardzo ciężko się je otwiera. To są po prostu paletki magnetyczne, jeszcze nie wypełnione, więc mamy pewność, że w środku znajdą się cienie. I mamy jeszcze lusterka, bardzo porządnie wykonane. Także super. Ok, numerek 2. O, jakie małe te pudełeczka, małe te cyferki. Ja nie wiem, jak ja to będę znajdywać wszystko. O, będzie cień, będzie cień. Dwa cienie są, ale czadzior, róż, kurczę, są zapakowane, nie widać jaki w środku jest. Żebym tylko nie rozwaliła, ostatnio mi upadła paletka i wykruszyła się połowa cienia, także, o jaki, to jest róż? On bardziej wygląda na złoty, czy ja dobry wzięłam? Tak, wygląda na taki złoty. Zobaczmy jak on... Nie, no ma taką poświatę różu, pewnie nie będziecie tego widzieć, ale ja zrobię Wam wszystkie swatche na Instagramie. Bardzo ładny, no widać, widać w świetle taki złoty róż, coś takiego, no bardzo ładny. Ok, kolejny, żeby nie przedłużać, krem orzechowy. Ojejku. I tu mamy taki brązik, matowy cień. Bardzo spoko. Pewnie nie będzie widać, ale to nic. Dobrze, bardzo mi się podobają te cienie. Czyli będą błyski i będą maty. Ok, trójeczka. Co my tu mamy? Ej, chyba też mamy dwa produkty. A nie, jeden. Co to jest? Szczelnie zamykać. Szampan. Rozświetlacz do oczu i twarzy w żelu. O mój Boże, muszę to zobaczyć. Wszystko jest zabezpieczone. To jest faktycznie żelowe, słuchajcie. Taka galaretka. Ja nie wiem, czy ja będę muszę tutaj trochę tego świątecznego swetra przesunąć. O, jak to przepięknie wygląda. Szczerze powiem Wam, że jak zobaczyłam, że to jest w galaretce, to byłam troszeczkę uprzedzona. Mówię, jak ja to będę nakładać. Ale no przepięknie odbija światło, bardzo ładny produkt i chyba zastyga, więc
będzie trwały. Super, bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać, kiedy przetestuję te produkty. Może zrobimy sobie jakiś świąteczny makijaż w przyszłości kosmetykami z tego kalendarza. No super. Dobra, to była trójka, więc czwórka. Okej. Czwóreczka. Bronzer w kremie, kremowy bronzer w kremie, piaskowy kolor. Nie miałam nigdy takich produktów. Tak wygląda. A, czekajcie, bo tu jest ten, jest zabezpieczenie, nie zmacam tego. Później Wam pokażę wszystkie swatche, bo nie będę tego otwierać, nie dam rady. Za dużo czasu to zajmuje otwieranie tego wszystkiego. Okej, powyrzucam sobie pudełka śmieci. Piąteczka. O nie, tutaj? Jak ja to wyciągnę? Hello! Hello! Dobra, wyciągnęłam. Pewnie będą cienie. Jestem taka podekscytowana, bo ja bardzo lubię te błyski. Dzisiaj mam na oczach taki błysk z paletki przy współpracy ze smalowaną. Bardzo mi się podoba. O, chyba będzie niebieski! Ach, hejku. Muszę założyć okulary, bo nie widzę tych przeźroczystych opakowań. Wow, ale czadzior, zobaczcie to. Jak żebym się nie wysypał, nie wysypał, żebym nie wyleciał. Grudniowe szaleństwo. No super. Czekajcie. O Boże, jak on pięknie wygląda. To jest trochę niebieski, trochę fiolet. I taki przepiękny błysk. No super kolor, zaraz się cała tym usmaruję. Okej, jest jeszcze drugi cień. Mamy w ogóle po dwa cienie w jednym okienku. No, super. Co tu mamy? I tutaj mamy macik. Taki ciepły brązik. Zaraz Wam powiem, co to za kolor. Kokarda. No, kokardę to ja raczej widziałabym czerwoną, ale bardzo ładnie wygląda z tym pierwszym różowym cieniem. Ślicznie to wygląda. Naprawdę super. Jaram się jak dziecko. Dobra, szósteczka chyba teraz taka duża. Zobaczcie w ogóle jaka duża. Co tu jest? Co tu daliście? Glam Shop. Nie mogę, tam są chyba... Tam coś chyba, te pętle są. O, ja cię już rozerwę, już mam tu gdzieś. Wow, mamy pętle. Chyba pętle, ale tak mi się wydaje, że to są pętle. Bo w każdym kalendarzu Glam Shopu, czekajcie, pewnie słychać ten, w każdym kalendarzu Glam Shopu są pędzle i te pędzle wszyscy chwalą. Ja jeszcze nie miałam pędzli, dlatego jestem... Uhaha, no zobaczcie, są pędzle! Ale super! I zazwyczaj w kalendarzach mamy po jednym pędzlu albo dwa, a tutaj tyle pędzli. Super, jeszcze mamy takie przepiękne, solidnie wykonane opakowanie na pędzelki. Bardzo fajnie, przepięknie to wygląda. Dobra, mamy tak. Tutaj mamy pędzelek do oczu, nie ma żadnych numerków. Tutaj też taki do blendowania. Tutaj może być też taki pędzelek do rozświetlacza. Kolejny do oczu. I taki skośny pędzelek do linera, albo ja sobie takim pędzelkiem rysuję brwi. I czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć pędzelków do oczu i trzy pędzle do twarzy. Ja sobie te pędzelki wypakuję i zaraz Wam je pokażę. Ok, udało mi się rozpakować pędzle. Mamy trzy pędzle duże do makijażu, solidnie wykonane, bardzo fajne. Tutaj mamy taki do nakładania podkładu pędzelek, bardzo fajne. Tutaj też po prostu mięciutkie pędzelki. Na przykład do nakładania bronzera albo różu, rozświetlacza albo bronzera, no po prostu bardzo fajne, mięciutkie pędzelki. Ja tak, wierzcie, mówię o nich dużo, bo ja nigdy tych pędzelków nie miałam i te są też bardzo mięciutkie, super. Właśnie czekałam na to, żeby zobaczyć, jakie są pędzelki w kalendarzu, żeby sobie uzupełnić zapas, także polecam Wam serdecznie i przechodzimy dalej. Super, chowam sobie pędzelki do mojego pakowania. Co to była? Szóstka. Mikołajki, no Mikołajki się udały. I siódemeczka. Podoba mi się ten cień fioletowy. Obłędny jest, słuchajcie, taki karnawałowy.
Dobrze, siódemeczka, co ma siódemeczka dla nas? O, ja cię. Jakie to jest piękne, słuchajcie. No, przecież to wiadomo jest, że ja kocham róży już. Ale zobaczcie, mamy róż w kremie. Jak to się w ogóle nazywa? Słodkości. No to są słodkości. Jest przepiękny. A ja jak Hania wypuściła te nowe cienie, widziałam właśnie ten róż w kremie i się zastanawiałam nad nim, ale mówię, a dobra, to mówię sobie na razie kalendarz. A tu się okazało, że w kalendarzu jest ten róż. Super, dziękuję bardzo Glam Shop. To jest najpiękniejszy prezent. Róż do polczków w kremie. Ale się jaram. Mega, super, fajnie. Dobra, ósemeczka. Co tutaj mamy? I tu mamy cień, tylko jeden. Preseida, jakoś tak. I będzie złoty błysk. Super, taki szamp, o jaki piękny. Bardzo ładne. Zrobię sobie swatcha, żeby sobie zobaczyć. Jaśniejsze od rozświetlacza, przepięknie odbija światło, bardzo ładne, idealne na święta. Ok, teraz będzie dziewiątka. Dziewiątka, bo mi się pomyliły numerki. Dziewiątka chyba też będą cienie. Albo jeden, bo teraz był jeden cień. Tak, jeden był. I tutaj mamy dwa cienie, beszamel, czyli pewnie będzie jakiś jasny. O tak, jest taki jasny cień, bardzo fajny. I tu jest macik, taki delikatny, no nie będziecie widzieć, ale jasny. Później Wam zrobię swatcha na Instagramie. I mamy korzenny brąz. Dużo coś tych brązów. No i tu mamy ciemny brązik i on ma chyba taki brokat w sobie. To jest mat. Ale tak, wydaje mi się, że on chyba ma brokat, albo mi się już zmieszało z tymi wszystkimi tutaj błyskami. W każdym razie kolor bardzo fajny. Ciepły, ciemny brąz. Super. Ok, dziesiąteczka. I tutaj mamy chyba szminkę. Tak, jest szminka bardzo jasna. Nie wiem, czy ona mi będzie pasować, ale sprawdźmy. Dobra, zrobimy sobie swatch. Tutaj obok tego cienia. Powiem Wam, że nie, że miałam kiedyś taką podobny kolor z Golden Rose. Bardzo mi się podoba. Jest piękna, taki brązik ciepły. Bardzo ładne, a że jest to matowa szminka, to super. Dajcie znać, czy używacie, wolicie używać matowych szminek, takich płynnych pomadek, czy klasycznych, wiecie. Jak na przykład MAC. Dajcie znać koniecznie. A teraz lecimy dalej i będzie jedenastka. Sobie wyrzucimy, przełożymy. Wydaje mi się, że będzie znowu cień. I tak mamy cień. Toast. O! Jaki piękny! Boże, jaki on jest piękny. Już mi brakuje ręki na rąk w zasadzie na te swatche. Jaki piękny kolor. On ma taką różową bazę i takie coś zielono-złote drobiny. Obłędny jest ten cień. Przepiękny jest. Ja Wam na pewno wszystkie swatche zrobię na Instagram, także zapraszam Was serdecznie w dniu publikacji. Dobra, dwunastka. Tutaj. Mi się przewraca już. O, co to? Dwie gąbeczki. Bardzo fajnie, jakie mięciutkie te gąbeczki. Ja sobie zamówiłam ostatnio z zakupami, to jest jeszcze taka mała. Dobra, tutaj mamy taką małą, Boże, tą mamy tą większą do podkładu i taką małą, którą możemy sobie tutaj wklepać korektor pod okiem. Bardzo fajnie, dwie gąbeczki w jednym opakowaniu. Super. I tu mieliśmy dwunastkę i trzynastka. I teraz dwa produkty, dwa cienie. Jest sylwestrowa zieleń. Wow, jaki piękny kolor. Przepiękny błysk. Muszę sobie zmacać.
Nie, no ten różowiec, o jak on pięknie łączy się tutaj z tym różowym. Bardzo ładnie te błyski dwa wyglądają. No nie mam pytań, obłędnie to wygląda. I tutaj mamy, kolor. Świerk, czyli właśnie zielony. Bardzo fajnie, taka zgnita zieleń, coś takiego. No nie, może nie zgnita, ale taka, nie taki intensywny kolor, no trochę taka zgnita zieleń, taki, w sumie taki kolor choinki. O, świerk. I nazwa jest idealna. 14, bardzo duża. Troszkę powiem wam, że nam się przechyla teraz ten kalendarz. Co tu jest? O, jakaś paletka chyba. Tak, i ona będzie taka jak cienie. Szybko, szybko, szybko. Później nie pamiętam, który był ostatnio. 14. Otworzyłam, super, bo tamte było ciężko otworzyć. I tutaj mamy palety do twarzy. Tak ona się prezentuje. Mamy tutaj rozświetlacz chyba, róż i bronzer. I tutaj jakaś nazwa tej paletki? Chyba nie. To była 14, czyli 15. Jeden czy dwa, czyli jeden czy dwa, bo zdarzają się, widzieliście, wcześniej był jeden, a na początku były po dwa. I teraz mamy dwa i tutaj jest nieoczywisty. O, to musi być jakiś błysk. Szybko, szybko, Kasiu, szybko, zobacz. Jaki piękny! Pasuje mi do paznokci, w sensie ma takie złoto, ale ma też, już nie mam palców, niebieską drobinę. No bardzo ładny, takiego jeszcze nie widziałam, Glam Shop, zachwycasz. Bardzo ładny kolor, podoba mi się. I kolejny to jest blok czekoladowy. Mniam już, aż myślinka pociekła na tą czekoladę. I mamy kolejny brązik, naprawdę dużo tych brązów. Ale tu mamy taki chłodniejszy odcień tego brązu. Oczywiście nic pewnie nie widać, wszystkie słucze na Instagramie, powtarzam się. To była 15, czyli 16. Wow! Nie widzieliście tego. Tego nie było, to się nie wydarzyło, słuchajcie. Okej, dobra. I tutaj mamy 16. Sztuczne rzęsy. Są rzęsy, czy to jest? Glam Lash to kolekcja spektakularnych sztucznych rzęs wykonanych z syntetycznego materiału. Bardzo spoko, bo nie trzeba ich sobie ucinać, jest taka chyba wyważona długość. No, ciekawe, ciekawe, na pewno są glam. Okej, okay, ale jest coś jeszcze, słuchajcie. I mamy tutaj jeszcze takie kryształki, na przykład do makijażu oka możecie... do makijażu karnawałowego, coś takiego dodać. Gdyby były tutaj same tylko i wyłącznie te kryształki, to było tak no ale mamy je razem z rzęsami, więc wybaczamy i jest ok, jest bardzo fajnie. 16, 17 i ten rozwalający się kalendarz. Wow! Kochani moi drodzy, to nie idzie dzisiaj. Załamał się ten kalendarz na moje otwieranie. Dobra, bez beki. 17. Dwa cienie mamy. Teraz jest jakiś fioletowy. O Jezu, jestem podekscytowana, jakbym otwierała, nie wiem, jak dziecko prezenty. I wreszcie mamy inny mat. Coś się zaczyna źle dziać, słuchajcie. Mamy wreszcie inny, troszkę się pokruszył, na szczęście nic się nie stało. Petunia i mamy wreszcie inny mat niż brązik i mamy taki fioletowy, pięknie będzie z tym wyglądał, z tym pierwszym tutaj, albo z tym różowym. Bardzo ładny fiolet, słuchajcie, fajna pigmentacja, podoba mi się, bo zazwyczaj cienie, zobaczymy jak można budować to, tak trochę słabo na swatchu. No bardzo spoko, powiem wam, że podoba mi się, no, jestem podekscytowana. Fajna pigmentacja, no, zazwyczaj takie fiolety to takie są delikatne, ciężko jest zbudować mocny pigment. Jestem zaskoczona.
Różowa beza. To jest kolejny cień i tutaj będzie chyba jakiś róż błyszczący. Szybko. Jaki to jest ładny cień! O mój Boże, gdzie jest jakiś palec? O, jaki on jest delikatny. Słuchajcie, trochę za dużo nabrałam. Dobra, tu go wciśniemy pomiędzy tą pomadką. Ja cię pierdzielę, to jest jakiś holograficzny cień czy coś takiego, jak on w ogóle pod światłem się przepięknie odbija, jest jasny, a pod wpływem światła, pod światłem robi się taki różowy, taki trochę neonowy. Przepięknie to wygląda, słuchajcie. Ultra perła to jest, bo tu są nazwy w ogóle. O, ja jestem taka, no nie widzę tych literek. Różowa perła i ultra perła. Różowa perła. Dobrze, trzeba na takie cienie uważać, bo widzicie, mocniej położyłam i on się już rozkruszył cały. Także wycieramy się i lecimy dalej. Co to było? 17, 18. To już nie będę go podnosić, bo się będzie ciągle wywracał bez sensu. 18 i znów chyba cienie, tylko nie wiem, czy jeden, czy dwa. Szybko, szybko, Katarzynko. Okej, mamy dwa cienie, miodówka. No te cienie są boskie, no nie? One mnie tak zaskakują. O, jaki złoty cień! Jak są pszczółki, tam jest ten taki ten plaster, na którym pszczółki sobie siedzą i robią miodek. No tak mi się to kojarzy, że to tak wygląda. Bardzo ładny kolor. Pszczółkowy. No, pszczółkowy kolor, przepiękny. Bardzo ładne złoto. Ani takie za jasne, ani za ciemne, takie w sam raz. Bardzo ładne. Bardzo ładne, nie widziałam jeszcze takiego cienia. I tutaj pustynny kurz. Okej. Okay. Jak wygląda pustynny kurz? O, taki delikatny macik, którym by tu jeszcze palcem. Bardzo ładnie wygląda, powiem Wam, ten macik z tym złotem. Bardzo ładnie. Naprawdę widać, że te cienie, układanie tych cieni, że to wszystko, te wszystkie cienie są bardzo przemyślane. To chciałam powiedzieć. Bardzo przemyślana jest kolorystyka tych cieni. One ze sobą współgrają i jak otworzysz sobie te dwie paletki, to będziesz wiedział, jaki makijaż zrobić. Uwielbiam to, naprawdę. Te paletki są kompletne. Znaczy, jeszcze nie są do końca. A znaczy, są w tym momencie... Nie będę już nic mówić, bo paletki są bardzo kompletne i przemyślane. 18, 19. 19. Znów cienie. Albo i nie. Co to jest? O, jaki zielony kolor! Szczelnie zamykać, chronić przed słońcem. Elfy! Słuchajcie, to ja! Widzicie to? Jestem elfem. Muszę sobie kupić opaskę. Dobra, otworzyłam to, wreszcie się dostałam, odkleiłam na naklejkę i jest to cień eyeliner w kremie elfy. Jak ja mam teraz wsadzić tam pazurę? Jaki ładny! Ej, słuchajcie. Tylko taki... Dość tępy chyba. No ale wygląda, nie no, pod wpływem ciepła waszego ciała wygląda przepięknie. Widzicie to? Czajcie bazę, nałożycie na to jeszcze ten zielony. Chociaż sam już wygląda przepięknie. No bosko to wygląda. Bardzo fajnie. Już jestem cała brudna. Podoba mi się, bardzo mi się podoba ten kalendarz. 19, czyli teraz 20. Większe pudełeczko, więc na pewno nie będzie cienia. Wkurza mnie tu grzyska. O, co to jest? Co to jest? Co to jest? Wygląda, jakby to był puder. I to jest puder! Ej, ja jestem jakimś wróżem, słuchajcie. Puder wygładzający, utrwalający, matujący. O Boże, ale super! Uwielbiam matujące pudry. I jest to puder taki transparentny. Super, nie będę go teraz otwierać, ale na pewno zrobimy test tego. Bardzo się cieszę. Dwadzieścia jeden. O, co to? Co to jest? Klej do rzęs! Ja... Wiedzieliście, że Glam Shop ma klej do rzęs? O, ja cię! Przeźroczysty klej do rzęs na pasku i kępek. I on jest w pędzelku? Tylko to sprawdzę. No, subcio, on jest w pędzelku, więc...
Super, bardzo się cieszę. I wiecie, że to możecie też przykleić klejem do rzęs, także fajowo. Ja nie wiedziałam, że Glam Shop ma klej do rzęs, ale ma rzęsy, więc to zrozumiałam. Okej. Okay. 22. O, tu też znowu będzie coś innego. Co to jest? Masełko do ust. Ładnie pachnie. Jest takie malutkie masełko do ust, bo tu macie 3 gramy. Ale bardzo ładnie pachnie. No ciekawe jakie będzie. No ślicznie pachnie. Ale w 22 mogło być wcześniej. 23. To jest chociaż trójka? Nie popatrzyłam. Jakiś błysk! Migotek. Okej, zdjęłam migotkowi zabezpieczenie i jest to cień eyeliner w kremie, czyli coś takiego jak ten tutaj zielony, ale wygląda pięknie. Nie zobaczycie tego. Czekajcie, bo ja już nie mam... Mięciutki, ten jest mięciutki. Większy niż ten zielony. Chyba tak mi się wydaje. Chociaż nie, chyba takie same są, tylko ciężko się to nabiera, jak się ma pazury. No bardzo ładny. Dużo jest tutaj błyszczących cieni. Także na Sylwestra, na święta jesteście już... No już macie wszystko, żeby zrobić piękny makijaż. Bardzo ładnie to wygląda. Migotek? Tak, migotek. Idealnie pasuje. Okej. Ostatnie pudełko. Ciekawe, co jest w ostatnim pudełeczku. Jest duże, więc nie mogę się już doczekać. Co to jest? Taki puszek mamy. Nie wiem, czy to jest puszek do zmywania makijażu, czy do pudru. Także puszek. I do tego mamy olejek do demakijażu twarzy i oczu. Ja nie wiedziałam, że Glam Shop ma produkty do pielęgnacji, do demakijażu. Nie wiem, może ja jestem gdzieś 100 lat, wiecie, daleko i po prostu nie śledzę tego na bieżąco, także może było, piszcie śmiało w komentarzach. Ale super, ale też wiem, że bardzo często w kalendarzach adwentowych pokazują się rzeczy, w sensie, które będą miały premierę w nowym roku, także... Może to jest tak, że to będzie jakiś produkt, który będzie w kolejnym roku. No super, jestem podekscytowana. Piszcie w komentarzach, jak coś wiecie na ten temat. 50 ml. Bardzo ładna szata graficzna swoją drogą. Okay. Dobrze, kochani. Tak prezentuje się kalendarz cały już po otwarciu. Zamknęłam go. O, właśnie w ten sposób. Bardzo mi się podoba, że wszystkie produkty są... w jednej szacie graficznej, że jest to przemyślane, że jest to wszystko spójne, że ktoś nad tym pracował, że nie jest to, że wszystko jest powrzucane, a dajmy to, a to będzie tak. Bardzo fajnie. No, jest to kalendarz jedną marką, jednej marki, więc jest to taka prezentacja. No, wygląda to przepięknie, super. Glam Shop naprawdę fajnie. Ja się obawiałam, bo w tym roku Glam Shop wypuścił jeden kalendarz. Zazwyczaj, tak jak wspomniałam Wam wcześniej, były to dwa kalendarze. Także piszcie, jak Wam się podoba, piszcie koniecznie, czy macie kalendarz, czy już otworzyliście, tak jak ja, czy będziecie otwierać w grudniu i jak Wam się podoba. Także ja myślę, że super i nie przedłużając, w tym momencie pokazuję Wam produkty wszystkie. Jeśli chcecie zobaczyć swatchy tych cieni, zapraszam Was serdecznie na mój Instagram kolorowy ptaszek w dniu publikacji. Wrzucę wszystko, myślę, że na story, jak to zazwyczaj bywa. Także zapraszam i zapraszam również do obejrzenia moich poprzednich filmów, tych równie fascynujących ekranizacji, które dadzą Wam wiele emocji. I zostawiam.
zostawiajcie komentarze, jak Wam się podobał kalendarz. A dziś się z Wami już żegnam, ściskam każdego Was osobna. Dziękuję za każdego suba, więc nie bądź buba, dawaj suba. I miłego dnia, miłego wieczoru, miłej, smacznej kawki. Buziaczki, kochani. Do następnego, cześć, pa!